pół roku na gitarze, bardzo przepraszam. Malutkie niedociągnięcia. To może być zakończenie tej piosenki. Brawo za odwagę. Będziesz śpiewał, co? Nie potrafię. Nie ma szansy. Tak po prawdzie to miałem przygotowaną tylko jedną piosenkę. Nie mam czasu w domu. To damy jeszcze raz. Dobrze, 10 razem mi wyjdzie. Więcej odwagi. Dzięki. Też żeśmy tak tutaj zaczynali. Odwaga dla ludzi. Ja, bez sensu. Bądź twardy. Dostałem takie, taką zapowiedź, dostałem od tej strony, że ja nie wiem. Ale... Nie wiem. Coś to mówię, że się odprawiliśmy na noj.
Poezja śpiewana. Właśnie, przepraszam bardzo, bo tu ludzie są wszyscy, którzy znają piosenki stare. Kiedyś ktoś zagrał... Ej, sorry, jakie piosenki stare? Zależy jak bardzo stare. Co to za pomysł? To są sami starzy ludzie. Nie! Dobra, żartowałam. W każdym razie kiedyś zaśpiewano mi i zagrano piosenkę o kaczorku, który pokochał żabkę albo nie znam tego. To jest ja jestem, ale nie taka stara chyba. Ale pokaż, zaśpiewaj. Chyba jak to się grało. Ja muszę w przedszkolu, więc mówię, nie znać mam takiej piosenki. Charakterystycznego dźwięku żab. Kum kum. Nie. Rabbit, rabbit. No to świnie. Ja co wiem, jak robią żaby? Kum kum. Ale nie, takie robią... Takie długie kum. Kum kum. No to znam, ale to znam, ja to się to śpiewałam jako dziecko na wszystkich akademiach. Jak to znasz, to ci zaśpiewam. Ojej.
No nie, nie, nie. Mała. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Powiem wam audycji tekst. Była sobie. Ja nie umiem śpiewać, boję się, bo... Nie bój się. Się boi. A słyszeliście jak gram? Tak. No jest bardzo dobrze. Podróżcie do tego rere kum kum. No to dawaj, to graj, a my zrobimy rere kum kum. U mnie? No. Było bardzo, dziękuję. Było bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Przepraszam, przepraszam. Chciałam pełni falę. Czy ty grasz na gitarze? Nie. To żeby robią bardziej takie łeby, a nie... Aha, też ale chciałam pobrzemkolić sobie trochę. A wiesz, tak gardłowo też. No, 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 dokładnie, to było coś takiego. To tak teraz tam. No właśnie. Czy każdy tak gra? Proszę cię, chcesz? Nie każdy. Nie, bo ja już dawno. Mama mnie zmuszała, żeby się uczyła i wtedy.